Siemanko moi widzowie, zobaczcie jaki syf ostatnio został po dobrej biesiadzie. No okazuje się, że przyszła hołota, no i zostawili mi taki burdel, że teraz mi zejdzie pół dnia na to, żeby to wszystko posprzątać. No więc cóż, zabieramy się za robotę. Mam szczotę w ręce i zamiatamy. Ja jestem już na levelu 4, udało mi się dobić do tego levelu poprzez po prostu sprzedaż. Handlowałem wszystkim co było. Zupki, nie zupki, gulasze, jakiś tam rodzaj taniego alkoholu. Niemniej jednak stwierdziłem, że czas najwyższy troszkę pójść do przodu i zacząć rozwijać swoje tutaj browarnictwo, bo okazuje się, że troszkę za mało pieniędzy zarabiam. Więc jak tylko skończymy sprzątać, pójdziemy sobie do naszej kuchni i tam też spróbuję sobie w miarę aktywnie spróbować, wiecie, no pomieszać jakieś składniki. Nie tylko ten jęczmień, który miałem, ale też jakieś innego rodzaju rzeczy. Tym bardziej, że wykonałem sporo różnych rodzajów zakupów. Jak widzicie, mam 4 golda, no w zasadzie to prawie 5 golda zebrałem. Mam 4,79. No i stwierdziłem, że w sumie pokupimy dużo różnych rzeczy. Więc jak była chwila, to pozastanawiałem się, co mogę kupić. Wydałem praktycznie całość golda. Miałem wtedy wówczas, nie wiem, chyba 3 złote monetki, reszta to tam srebrniki. I całą tą kasę przepierdzieliłem na różnego rodzaju rzeczy. Tyle, że żeby zrobić wam smaka, nie zbierałem ich w żaden sposób. I teraz jak otworzę tą skrzynię, okaże się, że dużo, dużo różnych rzeczy pokupiłem, od rzeczy, które są po upgrade'owanie naszej karczmy, po rzeczy też do gotowania. Dobra, zostało jeszcze troszkę tutaj nieczystości do posprzątania. Przyznam szczerze, że zrobiłem sobie taki test, co się stanie, gdy nie będę w ogóle sprzątał w karczmie w momencie, kiedy zrobię jakąś imprezę. Okazuje się, że... Cóż, będę z wami szczery, miałem 4,5 levela. W momencie, kiedy się nie sprząta, to level nam spada w dół. I tak jak teraz widać, reputacja jest na 0 na 10 tysięcy, więc jeżeli kiedykolwiek byście planowali zrobić taką akcję, to wiedzcie, że najlepiej to zrobić przy niskim poziomie waszego levela, bo po prostu cały eks momentalnie wam spadnie do zera. Ja stwierdziłem, zrobię taki test, zrobiłem, no i przecierpiałem. Dobra, zaraz pouzupełniamy sobie rzeczy w karczmie. Najpierw sobie przejdźmy na zewnątrz i zobaczmy, co ja tu mam. Podchodzimy sobie śmiało do kuźni, do huty. No i mam bardzo dużo różnych surowców, tak? Więc tutaj oczywiście wszystko przetwarzamy. Niech się nam to w międzyczasie robi. Jest gotowa farma, do której zaraz podejdziemy. Wody akurat nie potrzebuję zbierać i tutaj zbieramy drewniane deski, skład drewna, zapas węgla i zapas desek. Co się okazuje, jeśli mamy tego typu przedmioty typu zapas desek, daje nam bonusowe drewniane deski w obszarze roboczym. Zapas węgla, koszt paliwa w obszarze roboczym minus 1 i skład drewna opałowego daje nam dodatkowe drewno bonusowe w obszarze roboczym. Więc ja sobie śmiało teraz to wszystko poumieszczam. Tylko pytanie brzmi, czy ja to wszystko teraz tu pomieszczę, bo widzę, że nie mogę tego umieścić pionowo, a szkoda, bo chciałbym. Więc dajmy sobie to może tutaj, to przesuńmy sobie bardziej gdzieś w te miejsce. Damy sobie 2, tego nie mogę tutaj dać, ok. Potem jest co? Skład drewna opałowego. Bonusowe drewno opałowe w obszarze roboczym. Też nie da się obrócić pionowo, a szkoda, powinni dać takie opcje. Więc musimy zrobić małe roszady. Tego nie mogę przesunąć, ale Lipton. Myślę, że to możemy dać w innym miejscu, na przykład tu. A drewno opałowe będziemy robili sobie zaraz przy tym tartaku. No i teraz jakbym chciał zrobić, to powinienem dostawać więcej. Niby pokazuje, że 2. Dostaje 6. Normalnie chyba dostawało się 5, więc wydaje mi się, że jest więcej. Dobra, desek mam... 5 plus 2, o tu jest napisane. Jest napisane tylko drewno opałowe, czyli tu jest bug. Natomiast przy drewnianych deskach pokazuje 5 plus 2. No jak przejadę 2 razy, ok, czyli muszę tak poskrolować. W tym miejscu nie pokazuje. Wydaje mi się, że dawało 4, więc też mamy plus 2. No ale fajnie, to w takim razie desek będziemy robili znacznie więcej.
I to jest spory profit, więc tak naprawdę zastanawiam się, czy bardziej nie zainwestować w tego typu rzeczy. Niech te deski się robią w sumie na potęgę, bo desek zawsze jest mi mało. I no, trzeba to zrobić tak naprawdę na samym początku rozgrywki, nie? Żeby mieć jak największy profit z tytułu tego, że przetwarzamy drewno. A z drewnem, sami wiecie, jest spory problem. Tutaj powinniśmy umieścić właśnie to, czyli to jest zapas węgla. Koszt paliwa w obszarze roboczym minus 1. Sobie to umieszczę gdzieś koło huty, powiedzmy sobie w tym miejscu. I teraz jak to zweryfikować? 9 kosztuje. 9, a pytanie, czy kosztowało 10, czy ja to mogę teraz zabrać? Zobaczmy sobie, czy było 10. 10, faktycznie, jeden mniej. Więc takich koszy z węglem powinniśmy mieć więcej. Tak przynajmniej ze 2, więc ja sobie to umieszczę z tyłu, żeby mi nie wadziło, będzie lepiej wyglądało. I jak będę miał tylko chwilę, to rozważę, czy by nie pokupić więcej, bo na większą skalę, tak jak ja to teraz produkuję na produkcję masową, okazałoby się, że miałbym znacznie większą ilość oszczędności, nie? Dobra, zbieramy sobie kukurydzę, którą posadziłem już dawno, dawno temu. Bardzo dużo kukurydzy. Myślę, że jutro zrobimy sobie taki farming dosyć większy, czyli pokupimy dużo różnych rodzajów zbóż. Tutaj mamy pszenicę, mamy jęczmień, żyto, więc tak naprawdę będziemy mieli teraz z czego robić różnego rodzaju żywność. Żywność, alkohol, no kurde, no mam teraz tyle możliwości, że nie wiem tak naprawdę za co się zabrać. Jeśli chodzi o ścinanie drzew, zostawię to sobie na jutro. Mamy dość dużo rzeczy do wykonania dzisiaj. No i zobaczcie, co ja mam tu za rzeczy pokupione. Pokupiłem kocią miskę, wiadra, świece, tymianek, truskawki, chili, drożdże piekarskie, ja miałem kupić piwowarskie, więc zrypałem. Mam drożdże piwne, 2 sztuki, więc też mało. Kupiłem troszkę mięsa, surową wieprzowinę, wołowinę i kurczaka, myślę, że to akurat do tych gulaszy mi się przyda. Butelki dekoracyjne, pochodnie i świece, nie? Więc zbierajmy sobie wszystko, co jest, mam nadzieję, że to pomieszczę. Na styk, o, i będę musiał porobić porządki. No dobra. Więc teraz wypadałoby, może najpierw przejdźmy sobie do kuchni. Pyk, jestem w kuchni, tutaj oczywiście zupę zrobiłem. Mogę zrobić gulasz. No i gulasz jest potrzebne, mięso, warzywo, owoc. Mięsa mamy dużo, więc ja bym sobie może zrobił coś z wołowinki. Pomidor to warzywo, a tak się kłócili, że pomidor to owoc. No niech będzie, warzywo, będzie gulasz, wołowina, pomidor co jest drogie, kurydza. Niech będzie, 2,35 za gulasz. Może być. Następnie tutaj mamy do zrobienia brzeczkę łagodną, to już tutaj nie mogę za bardzo wydziwiać. Zwykłą brzeczkę też mogę zrobić, ale chciałbym zrobić jakieś piwo lepsze. Mamy lager i mamy mild ale. Zróbmy sobie najpierw lagera. I mógłbym tutaj lagera zrobić właśnie z truskawki, to już 62 srebrniki kosztuje. I zrobimy sobie słodki, aromatyczny, podwójny chmiel. To kosztuje 65, a jakbym dał goryczkowy, też 65. No dobra, to zrobimy taki słodkawy, podwójny, chmielowy. Niech się robi, będzie jakiś lepszego rodzaju browar. Chodź tu, Piciek. Dobra, Piciek się domaga tutaj rozkoszy, więc ja dla niego tutaj przygotuję teraz tą miseczkę. Ja myślę, że Pićka po prostu schowamy gdzieś na razie, gdzieś z tyłu. Jemu tutaj zrobimy taki harem. Piciusiowy harem, on na razie będzie w tym miejscu siedział, a najlepiej na środku. I niech ma tutaj bardzo ładnie. Mogę mu to napełnić wodę, żeby był szczęśliwy. Jak będę tylko wstawał, to będę mu to uzupełniał raz na jakiś czas. Dodatkowo mamy rozdrabniacz. Mieli zboża i inne składniki. To było efekt tego, że wykonałem questa. Ja już nie mam za bardzo gdzie tego pomieścić, więc na razie postawię to sobie gdzieś przy ścianie, żeby mi tu po prostu nie wadziło. Dobra, co ja tu mogę robić? Mąkę żytnią, mąkę jęczmienną bądź pszenną. Zacznijmy sobie od jęczmienia, bo tego mam dużo. Niech się robi i zobaczymy, co z tego będzie. Teraz przechodzimy sobie do mojej karczmy i zobaczmy sobie, co możemy postawić. Mamy oczywiście papierowe podkładki. Mamy pochodnie. Coś jeszcze z takich rzeczy, co jestem w stanie tutaj w ogóle postawić, bo tak w sumie pokupiłem bardziej
Przyznam szczerze, surowce niż jakiekolwiek ozdobniki, więc w sumie z ozdobników to mam tylko trzy rzeczy, nie? Mamy pochodnie, mamy dekoracyjne butelki oraz papierowe podkładki. No i piwo, więc jeśli chodzi o piwo, no to piwo możemy uzupełnić, bo mamy tego lagera i tak naprawdę nic więcej, nie? Tutaj mamy jeszcze zupę i generalnie tutaj cierpimy. Więc muszę jak najwięcej teraz pogotować rzeczy i rozważam, czy te 4 golda, w zasadzie 5 golda nie zainwestować w kolejną kuchnię. Dobra, gulasz, no, zrobimy następny gulasz z wołowiny, może jakieś coś na ostro, czyli chili i wzbogacimy kukurydzą. Niech się gotuje, niech ludzie mają różnego rodzaju posiłki, czemu by nie? Dobra, teraz przechodzimy sobie dalej do ozdabiania. Zaczniemy sobie od pochodni. No właśnie, pokupiłem pochodnie, okazuje się, że pochodnie daje się tak naprawdę na zewnątrz. Więc zostają mi tylko i wyłącznie podkładki. Więc tych podkładek muszę tutaj porozkładać na każdym stoliku po przynajmniej 4. Piątą dałem pod świeczki, więc niech jest. Na razie nie bawię się w styl. Jak się komu trafi jakaś ładna podkładka okrągła, no to nie będzie miał profit. Teraz zostały nam 2 podkładki, to muszę tutaj... Dajmy jedną podkładkę tutaj do stolika biedy. Pouzupełniajmy świeczki. Wszędzie świeczki muszą być. A jeszcze na stoliku mamy świeczkę. I te kandelabry całe też pouzupełniamy, żeby było fajnie doświetlone. No i buteleczki. Buteleczki już, kurde, miejsc mi brakuje. Musiałbym półki dorobić, więc tutaj sobie walniemy może niebieską butelkę. I czerwoną, jakiś likier. Tutaj sobie damy 2 zielone butelki. 2 niebieskie. I czerwone butelki damy tu. A w zasadzie tutaj damy miks, każdy kolor z inny. Już wygląda znacznie lepiej i komuś na stolik tutaj pierdykniemy niebieską butelkę, żeby człowiek był zadowolony. No i tyle jeśli chodzi o ozdobniki, no bo więcej rzeczy tak naprawdę nie mam, więc nie jestem w stanie nic więcej tutaj dokoptować. Gulasz mi się zrobił, więc mogę tutaj pootwierać, pododawać rzeczy do naszego ekwipunku. Wody mi brakuje, więc muszę iść po wodę. Więc ja już tu biegnę, śmiało. Woda jest tutaj. Szybko ponabieram wszystko, co jest i mogę podejść do tablicy. I tu się okazuje, że mam 4 level, więc mogę teraz wykonywać questy. I właśnie, te questy są dosyć takie magiczne, w sensie mogę... Znaczy są tak, są, dziennie są jakieś zlecenia, na typu właśnie tutaj, nie, że jest mild ale potrzebny, jest potrzebny lager z dodatkowym jakimś owocowym smakiem i też gulasz z dodatkiem jakiegoś owoca. Jeżeli będę miał 10 sztuk takiego gulaszu z dodatkiem owoca, wtedy mogę tu podejść takim składnikiem i wykonać za szybki exp. Jest to fajne rozwiązanie, które dodaje na taki szybki zastrzyk doświadczenia, natomiast liczę na to, że twórcy to troszkę usprawnią pod takim względem, że zlecenia będą dawały jakiegoś rodzaju, no nie wiem, może nie punkty doświadczenia, ale jakiegoś rodzaju tokeny, coś w ten deseń. To tak naprawdę będzie zmuszało nas do działania, no bo w tym momencie punkty doświadczenia, no to nie jest coś takiego super hiper. Weźmy sobie jeszcze tutaj zapas desek, żebym więcej robił i zobaczymy, co z tego będzie. Drewna opałowego też sobie porobię, bo mam dużo i zrobiłbym sobie chętnie może jakąś skrzyneczkę. O, i brakuje mi desek, ja pierdyle. Zawsze jakiś problem, więc będę musiał rąbać drzewa. Jeśli chodzi o drzewo, to na szybko przebiegniemy sobie na południe. Tamte drzewa, co porosły, ja sobie je zetnę, to spokojnie. Nie ma z tym najmniejszego problemu, bo sami wiecie, no, drzewa rosną, jak ich nie zetnę, to będą na drugi dzień, a magicznie nie urośnie nam z jednego drzewa następne drzewo. Więc nauczyłem się, że jeżeli podbiegniemy sobie do Boba, czyli naszego golema, który znajduje się tutaj na południu za mostem, na południowy w zasadzie zachód od mostu, no to od niego można kupić czasami różnego rodzaju sadzonki. Dlaczego mówię czasami? Dlatego, że on codziennie ma inne rzeczy do kupienia. Tu na przykład gościu ma teraz tylko i wyłącznie rudę żelaza, która
w ogóle nie jest mi w tym momencie potrzebna, bo zapasów to ja mam po prostu całe pełne portki i mi się te żelazo wysypuje portami i skarpetami, więc ja tego w tym momencie w ogóle nie potrzebuję. Natomiast dzień wcześniej, zanim zacząłem nagrywać odcinek, okazało się, że gość miał do sprzedania 7 albo 8 sadzonek akacji, czyli sadzonek drzew. Ja te sadzonki posadziłem właśnie w tym miejscu. To, co tu widzicie pięknie, ładnie, to jest kupione od Boba. I dzięki temu będę miał spory zapas drewna. Póki co postawię sobie pochodnie tutaj, tak żeby mi rozświetlały teren. Tutaj widzę, pochodnia jest. Możemy sobie walnąć jeszcze pochodnie gdzieś tutaj na rejonie, w obszarze roboczym. Jeżeli przyjdzie noc i będę chciał pracować w nocy, to te pochodnie mi tu fajnie porozświetlają teren. Tu jest o jedna za dużo. Myślę, że dajmy sobie ją w rogu w takim razie. Niech jest. Wygląda ładnie, cacy. Picuś, glancuś. Poprzetapiajmy jeszcze fajnie tutaj, żebym się pozbył tych rzeczy. No już nie mam nic, żadnych zamówień. Brakuje mi co najwyżej miejsca w ekwipunku, więc musiałbym porobić skrzynki. A propos skrzynki, wszelkiego rodzaju towary żywnościowe myślę, że powsadzam sobie w tym momencie tutaj. Brzeczki, jajka to mogę zostawić. Sortować. Kurde, no brakuje mi skrzynek. Tyle wam powiem. Mam jedną skrzynkę, tu trzymam całą żywność i tą żywność chętnie bym przeniósł do kuchni. No bo tutaj się dzieje cała magia, prawda? O, już widać, kurde, porozstawiałem te wszystkie rzeczy i teraz muszę biegać w tam i z powrotem. Widzicie, będę musiał zbierać te wszystkie rzeczy, żebym mógł cokolwiek zrobić. Więc ja sobie zrobię tak, że tą skrzynkę tutaj pierdyknę gdzieś. Może w tym miejscu. Urządzenia produkcyjne mogą pobierać surowce bezpośrednio ze skrzyń znajdujących się w pomieszczeniu produkcyjnym. To jest świetna informacja. O Boże, po prostu zbawienie. Więc jeżeli ja to wszystko powrzucam teraz, tą żywność i drożdże i brzeczkę, to okaże się, że ja nie muszę tego nosić ze sobą, tylko on od razu to widzi. No po prostu ukłon w stronę twórców, że takie coś się da zrobić. Po prostu ukłon. Chwała im, chwała Jezusowi. Dobra, zróbmy sobie mięso. Ja tutaj na ostro lubię pomidor, chili. I mogę zrobić podwójnie mięsne? Mogę zrobić podwójnie mięsne. To już by w ogóle było fest. Tylko wtedy ograniczę sobie robienie gulaszu, więc ja bym wolał nie. Ja bym im tu tymiankiem przyprawił i to już będzie zajebiste. Tutaj mamy do zrobienia tą brzeczkę całą. Produkt nie jest gotowy. Dobra, jeszcze się nie zrobiło, tu możemy zrobić. Na to musimy jeszcze troszkę poczekać. No niby wygląda, że już jest gotowe, ale jeszcze nie do końca. Dobra, teraz się udało, więc zróbmy sobie, co my zrobiliśmy? Mild Ale? Czy co my zrobiliśmy? Moment. Zrobiliśmy Lagera, to teraz zrobimy nie Lagera, a Mild Ale. I zrobimy to sobie też z truskawki i jakichś tam dwóch rodzajów chmielów. Niech się tu dzieje wola niebios. Dokarmimy pucusia. Zamkniemy tylko tutoriala. Niech on tu ma swój reżim, swój harem. Zostanie rozbudowany, a ja otwieram karczmę. I w momencie, kiedy otwieram karczmę, to ja tu też doładuję różnego rodzaju właśnie te piwa. Czyli tak naprawdę tylko lagerka tylko mogę dać. Mogę umieścić gulaszyk, żeby był. Okej, posortujmy sobie rzeczy, bo mi się nie podoba ten bałagan. Brzeczki, nie brzeczki, to tak naprawdę w rzeczywistości powinienem zostawiać zawsze w skrzynce. Tylko ta jedna skrzynka to jest tak naprawdę za mało. Ale mam przynajmniej nauczkę i też szkołę życia, że właśnie powinienem tego typu rzeczy przechowywać w skrzyni, a zatem tych skrzyń potrzebuję znacznie, znacznie więcej. Prawda? Myślę, że to jest jasne. Dobra, brakuje mi tu drewna o połowego, więc rzucę im na razie 10 sztuk, niech się pali. I tutaj proszę bardzo, lagerek, 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 lagerek. Tylko, że oni chcą mieć tego dużo, więc na razie pobiorę 2 sztuki tego, tego potrzebuję 3 sztuki. Więc ja już tutaj ekipę obsługuję, żeby jak najwięcej tutaj ekipy przyszło. No i właśnie są ludzie, którzy chcą gulasze, którzy chcą lagery. Ja mam taki motyw na to, że jeżeli pobieram jakiś alkohol, to nie pobieram tyle, ile jest klientów, tylko jak tylko jest moment wolny, to po prostu pobieram, ile matka dała i zbieram to do skrzynki. Teraz się wezmę za sprzątanie, bo tam już się pultają, że jest syf.
Syf barachło, kurde, w tej karczmie. Więc jaka jest możliwość, to ja momentalnie szybko postaram się opędzlować całą beczkę. Dobra, wy proszę iście, siądźcie sobie, zarabiajcie dla mnie pieniądze. I też zarabiajcie dla mnie pieniądze. Pozbędę się tej beczki na maksa. Widzicie, te piwa zbieram do ekwipunku na dole. Mam już 13 piw, takich kuflowych, tych mild ale'ów. Mamy też lagery. Lager jest po 3,26, tutaj mild ale po 3,7. No nie jest to jakiś super, wiecie, super hajs, ale lepsze to niż nic. Dobra, beczki zbieramy. Tutaj natomiast, żeby sprzedawać te piwa, to muszę je mieć właśnie wrzucone tutaj do naszego takiego, nie wiem, stoku, powiedzmy sobie szczerze, czy nie? I jeżeli to jest na stoku, to wtedy ludzie są w stanie wykupywać te rzeczy. Dobra, ty gościu, wypadł mi stąd. To najpierw posprzątam i zaraz cię ciepnę, bo to ja nie lubię bić w brudzie. Teraz mogę cię uderzyć właśnie w brudzie i wypadł mi stąd leszczu. Ty, kobito, też mi stąd wypadł. Bo dużo agresywnych ostatnio typów się pojawia, już naprawdę na potęgę tych agresorów. Przełażą, pultają się, no ja się nie dziwię, nie? Bo inflacja i ceny wysokie. A jednak, no, nasz tutaj poziom karczmy nie zadowala wystarczająco. Ja muszę zarobić więcej pieniędzy i pokupić różnych rodzajów rzeczy, tak naprawdę, żeby móc zacząć lepiej prosperować. Chętnie bym rozbudował tą karczmę na wyższy poziom i taki też jest mój cel, tak? Czyli rozbudujemy tą karczmę do takiego poziomu, że i podłogi będą kolorowe i będzie do góry jakieś piętro dla gości do spania. Więc uwierzcie mi, będziecie wszyscy zadowoleni, więc czekam też na jakieś propozycje od was w sumie. Jakby to fajnie tutaj porozkładać, żeby to wyglądało ładnie, żeby było, wiecie, ze splendorem, żeby ludzie to chętnie tutaj, wiecie, odwiedzali i żebyście wy byli, to tak to przyjmijcie, nie? Że wy byście chcieli być gościem mojej karczmy, którą ja tutaj tworzę. I to już wtedy będę zadowolony. Dorzucę jeszcze trochę ognia. Tylko wyczyszczę najpierw śmieciuchy. Otwórz. Mogę jeszcze troszkę tych odpadów leśnych, bo to jest takie największe barachło. Tylko strasznie szybko się wypala. Proszę, macie żarcie. Już prawie 6 golda dobiliśmy. No i takie interesy to ja lubię. Że ja też tak w życiu nie zarabiam. Boże, to ja teraz bym miał taki komputer, żeby... Że nie grałbym w Traveler's Rest. Grałbym po prostu w gierki typu, nie wiem... Na najwyższych detalach Wiedźmina trójkę. Na modach, na shaderach i takie coś to ja bym ogrywał. Ale mój komputer mi na to nie pozwala. A może i lepiej, bo dzięki temu obserwujecie gry właśnie tego typu co Traveler's Rest. Prawda, Piciuśku? A ten jest wiecznie niezadowolony. Ja nie wiem, jak widzę, że żona gra i możecie oglądać jej odcinki gdzieś tam na kanale u mnie, to u niej Piciuś jest tak zadowolony, że jej serduszka ładnie rozdaje, a u mnie to taki jest bardzo niechętny. Dobra, gulaszyk, tymianek, chwili możemy władować, niech się robi. Tutaj już nie jestem w stanie, tutaj też nie jestem w stanie. Czemu nie jestem w stanie? Paliwa brakuje. To jestem w stanie. No to nie, piwo ma się robić, tylko muszę powkładać rzeczy poza gulaszem. Rzeczka może być i muszę skrzynki podokładać, bo inaczej będzie kiepsko. Bardzo kiepsko. Proszę, żarełko. Tutaj gulaszyk dokładam. I teraz będzie się robił hajs. Dużo hajsu będzie się robiło. Tylko nie podoba mi się ten design mojej karczmy, bo na początku było fajnie, a teraz mam syf. Pełno kufli, pełno butelek. W ogóle to jest... To nie jest karczma, to jest jakiś... kurde, speluno. Jak to możemy nazwać? To dzisiaj jest speluno. Po prostu wszędzie alkohol, wszędzie puste butelki albo pełne butelki, menty łażące. Ja z tymi mentami mam wiecznie problem i widzicie właśnie, jak to wygląda w praktyce. Strasznie się tutaj dzieje. No, przyłazi taki, kurde, czepia się, oddawaj hajsy, jest źle, płacze, więc ja ich biję, wiecie, na potęgę. Nie jeden strzał, a 10 strzałów w papę, żeby po prostu gościu się uspokoił. Dobra, jest 5 minut po północy, ja myślę, że zamykamy tutaj interes, robię jeszcze porządki troszkę w ekwipunku, posortujemy sobie rzeczy, a z rana zacznę się zastanawiać nad tym, co tak naprawdę kupić, jeszcze sobie posprzątam zanim ekipa wyjdzie, bo w momencie kiedy wyłażą, to wiecie, oni zostawiają syf, zostawiają bardzo duży syf,
wyłażąc po prostu plują pod siebie, nie wiem, harkają, obrzygują kawałki tutaj ścian i zobaczymy, który z nich zostawi bałagan. No jestem zdziwiony, naprawdę. Nikt nie zostawił burdelu po sobie. Zarąbiście. Gaśmy ogień, przytulmy pana Piciusia, który bardzo mnie nie lubi. I tyle. Dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Dajcie znać, co myślicie w komentarzach. Na razie.